Oto kilku ludzi, którzy napisali książki opowiadające o tym, co robili i czym się przy tym kierowali. John Dean. Henry Kissinger. Adolf Hitler. Carol Chessman. Jeb Megruder, Napoleon. Talleyrand. Disraeli Locke. Charlton Heston. Errol Flynn. Ejatola Chaumeni Gandhi Charles Olson Charles Colson Wiktoriański Gentleman Dr X. Większość ludzi wierzy też, iż Bóg napisał księgę, czy może księgi opowiadające o tym, co zrobił i przynajmniej w pewnym stopniu, czym się przy tym kierował. A skoro większość owych ludzi wierzy również, że człowiek został stworzony na jego podobieństwo, Boga także można uznać za osobę, czy raczej osobę. A oto inni ludzie, którzy nie napisali książek opowiadających o tym, co robili i co widzieli. Człowiek, który pochował Hitlera, człowiek, który przeprowadził sekcję zwłok Johna Wilksa Bota, człowiek, który zabalsamował Elvisa Presleya i ten, który uczynił to samo, według opinii większości znawców, bardzo kiepsko z papieżem Janem XXIII. Kilkudziesięciu grabarzy, którzy oczyszczali Johnstone, dźwigali worki ze zwłokami, odganiali roje much, nabijali papierowe kubki na szpikulce używane przez dozorców w miejskich parkach. Człowiek, który skremował Williama Holdena. Mężczyzna, który pokrył ciało Aleksandra Wielkiego złotem, tak by nie tknął go trupi rozkład. Ludzie, którzy mumifikowali faraonów. Śmierć jest tajemnicą, a pogrzeb sekretem. Część pierwsza. Cmentarz zwierząt. Jezus rzekł im, nasz przyjaciel łazarz śpi, pójdę jednak, by zbudzić go ze snu. Wówczas uczniowie spojrzeli po sobie z uśmiechem, bo nie wiedzieli, że Jezus mówi w przenośni: Panie, skoro śpi, zdrów będzie. Wtedy Jezus przemówił otwarcie: To prawda, łazarz nie żyje, lecz i tak pójdźmy do niego. Ewangelia według świętego Jana. Parafraza Louis Creed stracił ojca, gdy miał zaledwie trzy lata. Nigdy nie poznał swych dziadków i nie oczekiwał bynajmniej, że wkraczając w wiek średni znajdzie nowego ojca. Jednakże tak właśnie się stało, choć jak wypada dorosłemu mężczyźnie, spotykającemu tak późno człowieka, który winien odgrywać tę rolę, nazwał go przyjacielem. Poznali się wieczorem tego dnia, gdy wraz z żoną i dwójką dzieci wprowadzał się do wielkiego, białego drewnianego domu w Ludlow. Razem z nimi przybył tam również Winston Churchill, czyli Church, kot córki Louisa Aileen. Uniwersyteccy wywiadowcy działali powoli. Poszukiwania domu w znośnej odległości od uczelni przypominały mrożący krew w żyłach thriller, to też kiedy wreszcie zbliżyli się do miejsca, w którym miała stać wymarzona siedziba. Wszystko się zgadza, jak znaki w noc przed zabójstwem Cezara, pomyślał ponuro Louis. Byli zmęczeni, spięci i bardzo drażliwi. Gage ząbkował i awanturował się niemal bez przerwy. Nie chciał zasnąć, choć Rachel starała się ukoić go kołysankami. Potem spróbowała go nakarmić, mimo iż nie nadeszła jeszcze pora, lecz Gage orientował się w rozkładzie posiłków równie dobrze jak ona, a może nawet lepiej. I natychmiast ugryzł ją w pierś swymi nowymi ząbkami. Rachel, wciąż nie do końca przekonana do pomysłu przeprowadzki z Chicago do Maine, wybuchnęła płaczem. Natychmiast dołączyła do niej Eileen, zapewne w odruchu tajemnej, kobiecej solidarności. Z tyłu kombi Church krążył niestrudzenie, tak jak to czynił przez ostatnie trzy dni. Tyle bowiem zajęła im jazda z Chicago. Zamknięty w klatce przeraźliwie miauczał, ale to niespokojne krążenie, gdy w końcu ustąpili i wypuścili go, było niemal równie irytujące. Sam Louis także miał ochotę się rozpłakać. Nagle przyszedł mu do głowy szalony, lecz dość nęcący pomysł: zaproponuje, by wrócili do Bangor i przykąsili coś w oczekiwaniu na wóz meblowy. A kiedy trójka zakładników losów wysiądzie, on doda gazu i odjedzie, nie oglądając się za siebie, cisnąc gaz do dechy i napawając się rykiem potężnego czterocylindrowego silnika wozu, łapczywie żłopiącego cenną benzynę ruszy na południe aż do Orlando na Florydzie i pod nowym nazwiskiem znajdzie sobie posadę lekarza w Disney Worldzie. Ale zanim skręci na autostradę dziewięćdziesiątą piątą na południe, zatrzyma się na poboczu i wyrzuci też tego pieprzonego kota. I wtedy pokonali zakręt, a ich oczom ukazał się dom, który wcześniej oglądał jedynie sam Louis. Gdy tylko upewnił się ostatecznie co do swej posady na Uniwersytecie, przyleciał tu, by przyjrzeć się bliżej wylesekcjonowanym ze zdjęcia siedmiu możliwym siedzibom i wybrał właśnie tę. Wielkie, stare domostwo w nowoangielskim stylu kolonialnym, lecz niedawno ocieplone i izolowane. Koszty ogrzewania, choć koszmarnie wysokie, nie przekraczały poziomu szaleństwa. Trzy pokoje na dole, cztery dalsze na piętrze, długa szopa, którą później także można przebudować, a wszystko otoczone rozległym trawnikiem, soczyście zielonym nawet w sierpniowym upale. Za domem rozciągała się wielka łąka, na której mogły bawić się dzieci. Dalej zaczynał się praktycznie nie mający końca las. Posiadłość graniczyła z gruntami stanowymi i, jak wyjaśnił pośrednik, w przewidywalnej przyszłości nie planowano tu żadnej rozbudowy. Ostatni przedstawiciele szczepu, Indian Mikmaków, żądali blisko 8 tysięcy akrów ziemi w Ludlow i miastach na wschód od niego. Skomplikowany proces, w którym oprócz stanu stroną był także rząd federalny, potrwa zapewnie do następnego wieku. Rachel natychmiast przestała płakać. Wyprostowała się. Czy to... tak odparł Luis z lekką obawą, niebezpiecznie graniczącą ze strachem w głosie. W istocie był przerażony. Za ten dom zastawił dwanaście lat ich życia. Spłacą go dopiero wtedy, gdy Eileen skończy siedemnaście lat. Siedemnaście lat! W ogóle nie potrafił sobie tego wyobrazić. Przełknął ślinę. I co ty na to? Co ja na to jest piękny. Odparła i z serca. Oraz umysłu. Luisa spadł olbrzymi kamień. Nie żartowała, widział to po sposobie, w jaki patrzyła na dom. Kiedy skręcali na wyasfaltowany podjazd okrążający budynek i wiodący do szopy na tyłach, jej oczy badały już puste okna, a myśli zaprzątały kwestie takie jak odpowiednie zasłony, cerata do wyłożenia półek w kredensie i Bóg jeden wie, co jeszcze. Tatusiu? Zagadnęła siedząca z tyłu Elin. Ona też już nie płakała. Nawet Gage przestał marudzić. Louis rozkoszował się ciszą. Tak, kochanie? Jej widoczne w lusterku oczy brązowe pod ciemno, blond grzywką także badały dom. Trawnik widoczny w dali po lewej dach sąsiedniego budynku rozległe pole aż po linię lasu. Czy to jest nasz dom? To będzie nasz dom, złotko. Hura! krzyknęła, ogłuszając go kompletnie. Choć czasami Eli mocno go drażniła. W tym momencie Louis nie dbał o to, czy kiedykolwiek zobaczy Disney World w Orlando zaparkował przed szopą i zgasił silnik. Silnik umilkł. W południowej ciszy, która po Chicago, Harmidrze, State Street i Lupa wydawała się przejmująca, słodko śpiewał ptak. Dom, westchnęła cicho Rachel, nie odrywając wzroku od budynku. Tom, powiedział z zadowoleniem Gage z jej kolan. Louise i Rachel spojrzeli po sobie. Widoczne w lusterku oczy Eli rozszerzyły się gwałtownie. Czy on, czy ty, czy to? Wszyscy zaczęli mówić razem i razem wybuchnęli śmiechem. Gage stał kciuk, nie zwracając uwagi na rodzinę. Prawie od miesiąca mówił ma, a kilka razy zaryzykował nawet coś, co przy dużej dawce życzliwości, bądź jak w przypadku Luisa nadziei, można było uznać za ta. Ale to przypadkiem, czy dzięki naśladownictwu, było prawdziwe słowo dom. Luis podniósł synka z kolan żony i przytulił mocno. I tak przybyli do Ludlow. We wspomnieniach Louisa Krida chwila ta na zawsze zapisała się jako magiczna, być może częściowo dlatego, że rzeczywiście taka była, ale też z tego powodu, iż reszta wieczoru okazała się istnym szaleństwem. Przez najbliższe trzy godziny nie zaznali ani chwili magii czy spokoju. Louis starannie, był bowiem człowiekiem porządnym i metodycznym, schował klucze do brązowej koperty opisanej Dom w Ludlow, klucze otrzymane 29 czerwca. Na czas podróży włożył kopertę do schowka na rękawiczki Firelaina, Miał co do tego absolutną pewność: teraz ich tam nie było. Zaczął ich szukać z rosnącą irytacją i obawą, a tymczasem Rachel posadziła sobie gejże na biodrze i ruszyła w ślad za elin, ku rosnącemu na polu drzewu. Po raz trzeci zaglądał pod siedzenia, gdy nagle jego córka wrzasnęła i zaczęła płakać: Louise! — zawołała Rachel. Elin się skaleczyła! Dziewczynka spadła ze zrobionej z opony huśtawki i uderzyła kolanem o kamień. Skaleczenie było płytkie, krzyczała jednak jakby właśnie straciła nogę. Pomyślał dość nieprzychylnie Louis, obejrzał się na dom po drugiej stronie szosy. W oknie salonu płonęło światło. W porządku, Eli, rzekł. Wystarczy, ludzie pomyślą, że kogoś tu mordujemy, ale to boli. Louis z trudem opanował zniecierpliwienie i bez słowa zawrócił do wozu. Klucze zniknęły, lecz apteczka wciąż tkwiła w schowku. Zabrał ją i ruszył z powrotem. Kiedy Eli zobaczyła, co niesie, podniosła jeszcze większy wrzask. Nie, nie, to piekące. Nie chcę piekącego, tatusiu nie. Eli to tylko betadyna, wcale nie piecze. Zachowuj się jak duża dziewczynka dodała Rachel. To tylko. Nie, 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 nie. Przestań albo zaraz zapiecze cię pupa. Ostrzegł Louis. Jest zmęczona, Lu. powiedziała cicho Rachel. Tak, znam to uczucie. Przytrzymaj jej nogę. Rachel odłożyła gajże i unieruchomiła nogę Eli, a Luis pomalował ranę betadyną, nie zwracając uwagi na coraz bardziej histeryczne zawodzenie córki. W tamtym domu ktoś właśnie wyszedł na werandę. Rachel podniosła gage'a, który zaczynał pełzać po trawie. Cudownie! Mruknął Louis. Jest zmęczona, tak, wiem. Zakręcił buteleczkę i spojrzał ponuro na Eli. No, proszę, i wcale nie bolało, przyznaj się, Eli. Boli, właśnie, że boli, bo. Zaspędziała go ręka, ale jedynie zacisnął palce na własnej nodze. Znalazłeś klucze? spytała Rachel. Jeszcze nie. Louis zatrzasnął łapteczkę i wstał. Zaraz. Gage zaczął krzyczeć, nie marudził ani nie płakał, naprawdę krzyczał, szamocząc się w ramionach matki. Co się z nim dzieje? Rachel niemal na oślep wepchnęła dziecko mężowi. To pewnie jedna z zalet bycia żoną lekarza, pomyślał. Zawsze można wtrynić mu dzieciaka gdy tylko coś się stanie. Louis. Co się. Maluch z donośnym rykiem usiłował złapać się za szyję. Louis przekręcił go na bok i ujrzał biały guz rosnący na skórze Gage'a. I coś jeszcze, na pasku sweterka coś włochatego, poruszającego się wolno. Elin, która właśnie zaczynała się uspokajać, wrzasnęła. — Pszczoła! 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 Odskoczyła gwałtownie, potknęła się o ten sam wystający nad ziemią kamień, z którym zna znajomiła się wcześniej. Usiadła z rozmachem i rozpłakała się z bólu zaskoczenia i strachu. — Zaraz zwariuję — pomyślał ze zdumienia Louis. Zrób coś, Louis, nie możesz czegoś zrobić? — Trzeba wyciągnąć rządło. Oznajmił przeciągle głos za ich plecami. Tak należy postąpić: wyciągnąć żądło i przyłożyć sodę oczyszczoną. Wtedy zajdzie opuchlizna. Akcent przybysza był tak silny, że przez moment znużony, rozkojarzony umysł Luisa odmówił współpracy w tłumaczeniu. Wyćknąć żonło i przyłożyć sodę oczyszczoną. Odwrócił się i urzał starego mężczyznę na oko koło siedemdziesiątki czerstwej i zdrowej siedemdziesiątki stojącego na trawie. Nieznajomy miał na sobie farmerki i błękitną płócienną koszulę, z której wyłaniała się mocno powałdowana i pomarszczona szyja. Twarz miał ogorzałą i palił papierosa bez filtra. Na oczach Louisa starzec z kciukiem i palcem wskazującym zgasił papierosa i wsunął go zręcznie do kieszeni. Wyciągnął ręce i uśmiechnął się krzywo. Louisowi natychmiast spodobał się ten uśmiech, a nie należał do ludzi, którzy lgną do innych. Nie żebym miał pana uczyć, doktorze. Dodał tamten i tak właśnie Louis Creed poznał Jacksona Crandala, mężczyznę, który powinien być jego ojcem. Obserwował ich przyjazd z drugiej strony drogi, kiedy uznał, że marnie to wygląda, jego własne słowa, poszedł sprawdzić, czy nie zdoła im pomóc. Podczas gdy Louis trzymał małego na ramieniu Krandal, zbliżył się, oszacował wzrokiem rozmiary opuchlizny naszej gage'a i wyciągnął z po powykręcaną rękę. Rachel otwarła usta, by zaprotestować. Jego dłoń niemal dorównująca wielkością głowie malca wyglądała okropnie niezgrabnie, ale zanim zdążyła powiedzieć choć słowo, palce sterca wykonały jeden szybki ruch, zręcznie niczym u iluzjonisty popisujące mu się karcianymi sztuczkami i posyłającego monety w tajemną odchoń magików. Uniósł dłoń, pokazując żądła. — spore", mruknął. "Może nie rekordowe, ale załapałoby się na podium". Luis wybuchnął śmiechem, Kranal spojrzał na niego z krzywym uśmieszkiem. — "Mocna rzecz, no nie?" Mamusiu, co powiedział ten pan? spytała zdumiona Eli. I wtedy Rachel także zaczęła się śmiać. Oczywiście było to okropnie niegrzeczne, lecz jednocześnie wydawało się dziwnie na miejscu. Kranel wyciągnął z kieszeni paczkę Chesterfieldów, King size, wsunął jednego w kącik pobrużdżonych ust, pogodnie skłonił głowę, teraz już nawet gage zanosił się gulgoczącym śmiechem, mimo opuchlizny po urządzeniu, i zapalił zapałkę pocierając ją o poznak kciuka. Starzy ludzie mają swoje sztuczki, pomyślał Louis. Nie są to wielkie sprawy, ale niezłe, naprawdę niezłe. Przestał się śmiać i wyciągnął tę rękę, która nie podtrzymywała pupy Gage'a, wyraźnie wilgotnej pupy Gage'a. Miło mi poznać, panie. Jud Crandall. Odparł tamten nie uścisnął mu dłoń. Pan pewnie jest doktorem? Tak, jestem Louis Creed. moja żona Rachel, córka Elin, a maluch z żądłem to Gage. Miło mi. Przepraszam za ten śmiech, to znaczy wszyscy przepraszamy, ale jesteśmy trochę, no, zmęczeni. To wysoce nieodpowiednie określenie sprawiło, że znów zaczął chichotać. Czuł się śmiertelnie wyczerpany. Krandal przytaknął. Jasne, że tak. Zabrzmiało to jasne, że dag. Zerknął na lejcze. Może zabierze pani małego i córeczkę na chwilę do nas, pani Krit? Moglibyśmy nasypać na ściereczkę trochę sody oczyszczonej i zrobić mu okład. Moja żona też chętnie was pozna. Rzadko wychodzi z domu. Od dwóch lat za bardzo dokucza jej artretyzm. Rachel spojrzała szybko na męża, który skinął głową. To bardzo uprzejme z pana strony, panie Krandal. Po prostu jude. Nagle rozległo się donośne trąbienie i ryk silnika. Wielki, błękitny wóz meblowy skręcał właśnie przed dom. O Chryste, jeszcze nie znalazłem kluczy. Jęknął Louis. Nie ma sprawy. Odparł krandal. Mam jeden komplet. Clevelandowie, poprzedni właściciele, dali mi je jakieś, och, będzie czternaście, piętnaście lat temu. Długo tu mieszkali. John Cleveland była najlepszym przyjaciółką mojej żony. Umarła dwa lata temu. Bill przeniósł się do ośrodka dla emerytów Orington. Zaraz je przyniosę, zresztą teraz należą do was. Jest pan bardzo uprzejmy, panie Krendall, powiedziała z wdzięcznością Rachel. To nic takiego. Cieszę się, że w sąsiedztwie znów zamieszkają maluchy. I nawykłe do jego akcentu uszy ze środkowego zachodu wciąż miały kłopoty z rozróżnieniem słów, jakby Krendall przemawiał w obcym języku. Tylko proszę uważać, żeby nie wybiegały na drogę, jeździ tędy mnóstwo ciężarówek. Tuż obok trzasnęły drzwi. Pracownicy firmy przewozowej wyskoczyli z szoferki i szli ku nim. Eli oddaliła się nieco i nagle spytała: Tatusiu, co to? Louis, który ruszył już na spotkanie przybyszów, obejrzał się przez ramię. Na skraju łąki, gdzie kończył się trawnik, a jego miejsce zajmował łan wysokich letnich traw, zaczynała się szeroka, na jakiś metr, starannie przestrzeżona ścieżka. Kręta dróżka wspinała się na wzgórze. Okrążała niską kępę krzaków i niewielki brzozowy zagajnik i znikała w dali. Wygląda na ścieżkę, odparł. O, tak. Krandal uśmiechnął się. Któregoś dnia opowiem Ci o niej, panienko. A teraz pójdziemy do mnie i zajmiemy się Twoim braciszkiem. Zgoda? Jasne. Odparła Eli, po czym z nutką nadziei w głowie dodała: Czy soda oczyszczona piecze? Krandal istotnie przyniósł klucze, lecz do tego czasu Louis zdążył już znaleźć własny komplet. Schowek na rękawiczki miał u góry wąską szczelinę i niewielka koperta ześlizgnęła się przez nią pomiędzy obwody elektryczne. Wyłowił ją i wpuścił do domu robotników. Krandal oddał mu swoje klucze przyczepione do starego, zaśnie działego breloczka. Louis podziękował mu i z roztargnieniem wsunął je do kieszeni. Patrząc, jak robotnicy przynoszą ich pudła, szafy biurka i wszystkie inne rzeczy, które zdołali zgromadzić w ciągu dziesięciu lat małżeństwa, teraz zdala od swych zwykłych miejsc wydawały się dziwnie nieważne. Zbieranina na rupieci w pudłach pomyślał i nagle ogarnęło go przygnębienie. Domyślał się, że czuje coś, co zwykle nazywa się tęsknotą za domem. Wyrwani z korzeniami i przesadzeni. Powiedział niespodziewanie krandal tuż obok niego. Luis aż podskoczył. Pewnie znasz to uczucie? Prawdę mówiąc nie. Krandal zapalił papierosa. Trzask. Zapałka rozjarzyła się jasnym pomykiem w pierwszym półmroku zmierzchu. Mój ojciec budował tamten dom. Sprowadził do niego żonę i rażenie spłodzili dziecko. To ja byłem tym dzieckiem, urodzonym sam uśkim roku 1900. To znaczy, że masz 83 lata. Odparł krandal na szczęście unikając słów 80 z hakiem. Luis serdecznie nie znosił tego określenia. Wyglądasz o wiele młodziej. Krandal wzruszył ramionami. No, w każdym razie mieszkam tu całe życie. Kiedy przyłączyliśmy się do Wielkiej wojny, wstąpiłem do wojska, ale zamiast do Europy dotarłem tylko do Bayon w New Jersey. Paskudne miejsce było paskudne już w 1917. Z radością wróciłem tutaj. Ożeniłem się z moją normą. Odpracowałem swoje na kolei i wciąż tu jesteśmy. Ale nawet tu, w Ludlow, wiele widziałem. O tak, naprawdę wiele. Pracownicy firmy przewozowej zatrzymali się przed drzwiami shopy. Dźwigali sprężynowe matera z wielkiego podwójnego łóżka, które Louis dzielił z Rachel. Gdzie to postawić, panie Creed? Na górze. Chwileczkę, pokażę panom. Już ku nim ruszał, lecz zawahał się i spojrzał szybko na Krendala. Idź. Rzekł tamten z uśmiechem. Zobaczę, jak sobie radzi twoja rodzina. Przyślę ich tutaj i przestanę władzić wam w paradę. Ale przy przeprowadzce często zasycha człowiekowi w gardle. Zazwyczaj koło dziewiątej siadam na werandzie i wypijam parę piw. Kiedy jest ciepło i ładnie, lubię patrzeć, jak zapada noc. Czasami dołącza do mnie Norma. Wpadnij, jeśli będziesz w nastroju. Może i wpadnę. Odparł Louis, choć wcale nie miał takiego zamiaru. Wiedział, co czeka go na werandzie. Nieoficjalne i darmowe badanie artretyzmu Normy. Spodobał mu się krandal. Jego krzywy uśmieszek, swoboda, jankeski akcent, taki miękki, że ucierający się o zaciąganie. To dobry człowiek, uznał Louis, lekarze jednak szybko robią się nieufni. Niestety tak to już jest. Wcześniej czy później nawet najlepszy przyjaciel prosi o poradę, a ze starszymi ludźmi podobne prośby nie miały końca. Ale proszę na mnie nie czekać, mieliśmy bardzo ciężki dzień. Bylebyś wiedział, że nie potrzebujesz specjalnego zaproszenia. Coś w uśmiechu starego mężczyzny sprawiło, iż Louis odniósł wrażenie, jakby Krendall dokładnie wiedział, o czym myśli nowy sąsiad. Przez chwilę odprowadzał wzrokiem starca, po czym dołączył do robotników. Krendall szedł szybko i lekko, wyprostowany niczym sześćdziesięciu latek, nie mężczyzna, który przekroczył osiemdziesiąt lat i Louis odkrył, że zaczyna go lubić. Robotnicy zabrali się przed dziewiątą. Ellie i Gage kompletnie wyczerpani spali już w swych nowych pokojach. Gate w kołysce Elina na podłodze na materacu otoczonym spiętrzonymi górami pudeł pełnych miliardów kredek, całych połamanych i stępionych, a także plakatów w ulicy Sezamkowej, książeczek z obrazkami ubrań i bóg jeden wie, czego jeszcze. I oczywiście był z nią też czercz, powarkujący gardłowo przez sen. Odgłos ten zastępował u wielkiego kocura zwykle kocie mruczenie. Wcześniej Rachel krążyła niespokojnie po domu z Gage'em na ramionach, próbując odgadnąć, gdzie Louis kazał tragarzom ustawić rzeczy i zmuszając ich do przesuwania, przestawiania i przemieszczania. Na szczęście Luiz nie zgubił czeku, który wciąż tkwił w jego kieszeni razem z pięcioma banknotami dziesięciodolarowymi przeznaczonymi na napiwek. Gdy ciężarówka została wreszcie opróżniona, podał tragarzom czek i gotówkę, skinął głową, słysząc ich podziękowania, podpisał pokwitowanie i stanął na werandzie. Patrzył, jak maszerują w stronę wozu. Podejrzewał, że pewnie zrobią sobie postój w pangor i przepłuczą gardła kilkoma piwami. On też chętnie łyknąłby piwa. W tym momencie przypomniał sobie o judzie krandalu. Usiedli z Rachel przy kuchennym stole i Louis dostrzegł ciemne sińce pod oczami żony. Do łóżka, powiedział, ale już. Zalecenie lekarza? Spytała z lekkim uśmiechem. Jasne. Zgoda. Wstała. Jestem wykończona, a Gage z pewnością będzie marudził w nocy. Idziesz? Zawahał się. Raczej nie. Ten staruszek z tamtej strony ulicy. Drogi. Tu na wsi nazywają ją drogą. Czy też jak mawia Jackson Krandal. Drogo. No dobra. Z tamtej strony drogi. Zaprosił mnie na piwo. I chyba skorzystam z zaproszenia. Jestem zmęczony, ale zbyt podekscytowany, by zasnąć. Rachel uśmiechnęła się. Skończy się na tym, że będziesz musiał wypytywać Normę Krandal, gdzie ją boli i na jakim sypie materacu. Louis roześmiał się. Zabawne i nieco jak po pewnym czasie żony uczą się czytać w myślach mężów. Był tu, kiedy go potrzebowałem, mogę mu wyświadczyć przysługę. Handel wymienny? Wzruszył ramionami. Nie chciał jej mówić, a zresztą i tak nie umiałby tego wytłumaczyć, że tak szybko polubił krandala. Jaka jest jego żona? Strasznie miła. Przyznała Rachel. Gage usiadł jej na kolanach. Byłam zdziwiona, bo miał ze sobą ciężki dzień, a wiesz, że nawet w najlepszych warunkach rzadko akceptuje nieznajomych. Ma też lalkę i dała ją Eli do zabawy. Jak oceniasz jej artretyzm? Nie najlepiej z nią. Wózek? Nie, ale bardzo wolno chodzi. A jej palce? Rachel uniosła własną smukłą dłoń i demonstracyjnie zakrzywiła palce niczym szpony. Louis przytaknął. Tylko proszę nie siedź tam długo, lu, W obcych domach zawsze czuje się okropnie nieswojo. Niedługo nie będzie już obcy. Odparł Louis i pocałował żonę. Po powrocie do domu Louis czuł się bardzo malutki. Nikt nie prosił go o zbadanie normy krandal. Kiedy przeszedł na drugą stronę ulicy, drogi upomniał się z uśmiechem, pani domu poszła już na górę. Jud był tylko niewyraźną postacią za siatką zamkniętej werandy. W powietrzu nosił się przyjazny dźwięk, skrzypienie biegunów fotela na starym linoleum. Louis zastukał w siatkowe drzwi, które zagrzechotały w drewnianej ramie. W letnim roku człowiek papierosa Krandala śnił niczym wielki uśpiony świetlik. Ze ściszonego radia dobiegały odgłosy meczu i wszystko to sprawiło, że Louis Creed poczuł się dziwnie, zupełnie jakby wracał do domu. „Doktorze” rzucił Krandal. „Tak myślałem, że to ty. Mam nadzieję, że mówiłeś poważnie o piwie”. Odparł Louis, wchodząc do środka. „Nigdy nie kłamie, jeśli chodzi o piwo” oznajmił Krandal. „Kłamiąc o piwie można narobić sobie wrogów. Proszę usiąść”. Na wszelki wypadek wsadziłem w lód kilka puszek. Na długiej, wąskiej werandzie stały ratanowe krzesła i kanapy. Louis przysiadł na jednej, zdumiony, jak bardzo okazała się wygodna. Po lewej ustawiono głęboką blachę pełną kostek lodu, wśród których tkwiło kilka puszek Black Label. Wziął sobie jedną. — Dziękuję — otworzył piwo. Dwa pierwsze łyki spłynęły w głąb gardła niczym błogosławieństwo. — Ależ proszę, odpar krandal. Mam nadzieję, że będziesz tu szczęśliwy. — Amen — rzekł Louis. A może może ochotę coś przekąsić, Krakersa? Mogłem przynieść. Mam też kawał dojrzałego szczura, byłby w sam raz. Kawał czego? Szczurego żarcia. W głosie Krandala zabrzmiała nutka rozbawienia. Dzięki, starczy mi piwo. No to damy sobie spokój. Krandal beknął z zadowoleniem. Żona już się położyła? spytał Louis, zastanawiając się czemu w ogóle porusza ten temat. Owszem, czasem zostaje dłużej czasem nie. Artretyzm, tak? Bardzo boli? Widziałeś kiedyś, żeby nie bolało? Spytał Krandal. Louis potrząsnął głową. Chyba jest jeszcze znośnie, powiedział gospodarz. Nie narzeka zbyt wiele. To porządna dziewczyna, ta moja norma. W jego słowach dźwięczało proste, szczere uczucie. Po drodze z głośnym chrzęstem przejechała cysterna tak długa, że przez sekundę Louis nie widział swojego domu. W ostatnim blasku dnia dostrzegł, że na boku miała wypisane jedno słowo Orinko. Piekielnie wielka ciężarówka zauważył. O leży tuż obok Rington, wyjaśnił Krandall. Fabryka nawozów sztucznych. Co chwila tędy jeżdżą, a także cysterny z benzyną, śmieciarki i ludzie, którzy pracują w Bangor i Brewer, a wieczorami wracają do domów. Potrząsnął głową. To jedno w ludlo mi się nie podoba. Ta cholerna droga. Nic z niej dobrego. Cały czas jeżdżą i jeżdżą. Czasami budzą normę. Do diabła czasami budzą nawet mnie, a śpię jak cholerny kamień. Louis, któremu po nieustannym huku Chicago ta część stanu Maine wydawała się niemal niesamowicie cicha, jedynie skinął głową. Pewnego dnia Arabowie zakręcą kurek i na linii ciągłej będzie można zasadzić fiołki. Oznajmił krandal. Może i racja. Louis przechylił puszkę i ze zdumieniem odkrył, że jest pusta. Gospodarz roześmiał się. Łap, doktorze, z tej nic już nie wyciśniesz. Louis zawahał się. Zgoda, ale tylko jedną muszę wracać do domu. Jasne, przeprowadzka to koszmar, prawda? O tak, zgodził się Luis. Na jakiś czas obaj umilkli. Cisza miała w sobie coś przyjaznego, jakby znali się od bardzo dawna. Dotąd Luis czytał o czymś takim w książkach, ale sam nigdy tego nie doświadczył. Zawstydził się swoich wcześniejszych myśli o darmowych poradach medycznych. Po drodze z Rykiem przejechała półciężarówka, jej światła rozbłysły niczym gwiazdy na ziemi. To naprawdę paskudna droga. Powtórzył Krandal z namysłem, jakby mówił do siebie, po czym odwrócił się do Louisa. Na jego pomarszczonych wargach zatańczył osobliwy uśmieszek. Wsunął w kącik ust Chesterfielda i kciukiem zapalił zapałkę. Pamiętasz tę ścieżkę, o której wspominała twoja dziewczynka? Przez moment Louis nie wiedział, o czym tamten mówi. Zanim Eli opadła w końcu z sił i położyła się do łóżka, wspominała o całym mnóstwie rzeczy. W końcu jednak przypomniał sobie szeroka, wystrzyżona, kręta ścieżka wiodąca poprzez zagajnik i dalej za wzgórze. Owszem, obiecaj, że kiedyś jej o niej opowiesz. Jasne i zrobię to. Odparł krandal. Ścieżka zagłębia się blas na ponad dwa kilometry. Miejscowe dzieciaki z okolic trasy numer 15 i Midley Drive utrzymują ją w porządku, bo z niej korzystają. Dzieci zjawiają się i odchodzą. W dzisiejszych czasach ludzie przeprowadzają się częściej niż wtedy, gdy byłem małym chłopcem, wówczas wybierało się sobie jedno miejsce i trzymało się go. Ale najwyraźniej opowiadają sobie o niej i każdej wiosny nowa grupka przycina trawę na ścieżce. Utrzymują ją w porządku całe lato. Wiedzą, że tam jest. Nie wszyscy dorośli w mieście wiedzą. Większość, owszem, jednak nie. Bynajmniej nie wszyscy. Ale dzieci tak. Założyłbym się o co chcę, chcesz. Wiedzą, że co tam jest? Cmentarz zwierząt. Wyjaśnił Krandal. Cmentarz zwierząt powtórzył z rozbawieniem Luis. Nie jest to takie dziwne, jakby się mogło wydawać. Krandal zaciągnął się dymem i zakołysał w fotelu. To ta droga. Ginie na niej dużo zwierząt, głównie psy i koty, ale nie tylko. Jedna z tych wielkich ciężarówek Orinko, przyjechała przejechała oswojonego szopa, którego hodowały dzieci i rajderów. To było chryste jeszcze w 73, trzecim, może nawet wcześniej, zanim władze stanowe zakazały trzymania w domach szopów i od smrodzonych skunksów. Czemu to zrobili? Wścieklizna. Odparł krandal. Tu w Maine ciągle pojawia się wścieklizna. Kilka lat temu wielki stary Bernarden na południu stanu wściekł się i zabił czworo ludzi. Paskudna sprawa. Nie zaszczepili go. Gdyby ci durnie dopilnowali, żeby dostał szczepionkę, nigdy by do tego nie doszło. Ale szopaczy z Kungsa można szczepić co pół roku, a i tak nie jest bezpieczne. Lecz szop chłopaków rajdera był, jak się kiedyś mówiło, słodkim szopem. Podłaził wprost do człowieka, a gruby był, że strach. Ilizał po twarzy niczym pies. Ich ojciec zapłacił nawet weterynarzowi, żeby go wykastrował i usunął mu bazury. To musiał kosztować prawdziwą fortunę. Stary Ryder pracował w IMBM w Bangor. Potem przenieśli się do Colorado pięć lat temu, a może to było sześć? Zabawne pomyśleć, że ci dwaj będą mogli wkrótce zrobić prawo jazdy. Czy bardzo rozpaczali z powodu Szopa? Chyba tak. Matty Ryder płakał tak długo, że jego matka przestraszyła się i chciała wezwać lekarza. Pewnie już mu przeszło, ale nie zapomniał. Kiedy kochany zwierzak ginie na drodze, dzieciaki nigdy nie zapominają. Myśli Luisa powędrowały ku Eli takiej, jaką widział ją tego wieczoru, śpiącej twardo z czerczem, pomrukującym zgrzytliwie w nogach materaca. Moja córka Makota, rzekł głośno, Winstona Churchilla, włamy na niego czercz. Podzwania, kiedy chodzi? Słucham. Luis nie miał pojęcia o czym tamten mówił. Wciąż ma jaja, czego wykastrowaliście? Nie, odparł Louis, nie wykastrowaliśmy. W istocie w Chicago były z tym problemy. Rachel chciała wykastrować Church'a, zamówiła już wizytę u weterynarza. Louis ją odwołał. Nawet teraz nie był pewien dlaczego to zrobił. Nie chodziło o coś tak prostego i głupiego, jak powiązanie własnej męskości z męskością kocura córki, ani też o niechęć na myśl, że Church będzie musiał przez to wszystko przejść tylko po to, by tłusta kura domowa z sąsiedztwa nie musiała zakręcać plastikowych kubów na śmieci, żeby nie dobierał się do nich więcej i nie badał zawartości. Jedno i drugie było częścią problemu. Przede wszystkim jednak dręczyło go niejasne, lecz przejmujące przeczucie, że zabieg zniszczy w czerczu coś, co on sam cenił najbardziej. Że zgasi diabelski, śmiałkowate światełko w zielonych oczach kota. W końcu przekonał Rachel, że skoro wkrótce przeprowadzają się na wieś, problem zniknie. A teraz Judson Crandall przypominał mu, iż życie w Ludlow oznaczało także oswojenie się z trasą numer 15. Bardzo ruchliwą trasą. I pytał, czy kot został wykastrowany. To dopiero. Proszę spróbować ironii, doktorze Krit. Dobrze robi na wzmocnienie. Na twoim miejscu wykastrowałbym go. Oznajmił Krandall, zgniatając papierosa między kciukiem i palcem wskazującym. Wykastrowany kot nie wałęsa się wokół domu. Gdyby ciągle przebiegał przez drogę, w końcu zabrakłoby mu szczęścia i wylądowałby obok szopa dzieciaków Rydera, koker z paniera małego Timiego Desslera i papuszki panny Bradley. Nie, żeby papuszka zginęła na drodze, rozumiesz? Po prostu któregoś dnia padła. Zastanowię się nad tym. Obiecał Louis. Zrób tak. Krandal wstał. Jak tam piwo? Chyba jednak skuszę się na plasterek szczurzego żarcia. Piwa już nie ma. Odparł Louis, także wstając. A ja powinienem iść. Jutro mam wielki dzień. Zaczynasz na uniwersytecie? Louis przytaknął. Dzieciaki wrócą dopiero za dwa tygodnie, ale do tego czasu powinienem się zorientować w tym, co robię. Nie sądzisz? Jasne. Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć pigułki, prosisz się o kłopoty. Krandal wyciągnął dłoni i Louis uścisnął ją, pamiętając, że stare kości są wrażliwsze na ból kiedy będziesz miał ochotę. Chcę, żebyś poznał moją norwę. Chyba jej się spodobasz. Tak zrobię, odrzekł Louis. Cieszę się, że cię poznałem, jut I nawzajem, i nawzajem. Przyzwyczajcie się do tego miejsca. Może nawet zostaniecie tu dłużej. Taką mam nadzieję. Louis ruszył wolno, osobliwie, wybrukowaną ścieżką. Musiał przystanąć na poboczu drogi, czekając, aż przejdzie kolejna ciężarówka, której tym razem towarzyszyło pięć samochodów zmierzających w stronę Potem, unosząc dłoń w niemym pozdrowieniu, przeszedł na drugą stronę ulicy, drogi, upomniał się w duchu i otworzył drzwi do nowego domu. Wszystko środku panowała cisza, przerywana tylko odgłosami snu. Eli najwyraźniej się w ogóle nie poruszyła, a Gage leżał w kołysce śpiąc w typowej Gage'owskiej pozycji na wznak, z szeroko rozrzuconymi rękami i butelką w pobliżu. Louis przystanął, patrząc na syna, jego serce gwałtownie wezbrało miłością do chłopca tak silną, że wydawała się niemal niebezpieczna. Przypuszczał, że częściowo sprawiła to emocjonalna pustka po rozstaniu ze znajomymi miejscami i twarzami w Chicago, które obecnie zniknęły z ich życia, oddalając się z każdym kilometrem tak skutecznie, że równie dobrze mogły w ogóle nie istnieć. W dzisiejszych czasach ludzie przeprowadzają się częściej. Wówczas wybierało się jedno miejsce i trzymało się go. Było w tym sporo prawdy. Podszedł do syna i ponieważ obok nie było nikogo, kto mógłby to zobaczyć, nawet Rachel ucałował czubki swych palców, po czym musnął nimi policzek Gage'a przez pręty kołyski. Gage zamlaskał i przekręcił się na bok. — Śpij dobrze, malutki — szepnął Luis. Rozebrał się szybko i ślizgnął na swoją połowę podwójnego łóżka, obecnie będącego jedynie materacem na podłodze. Czuł, jak zaczyna go opuszczać napięcie całego dnia. Rachel nawet nie drgnęła. Wokół nich piętrzyły się upiorne stosy nierozpakowanych pudeł. Tuż przed zaśnięciem Luis podparł się na łokciu i wyjrzał przez okno. Ich sypialnia mieściła się od frontu, to też mógł sięgnąć wzrokiem na drugą stronę drogi, aż do domu krandalów. Było zbyt ciemno, by móc dostrzec jakiekolwiek kształty co innego w jasną księżycową noc. Widział jednak żarzący się w dali koniuszek papierosa. Jeszcze się nie położył, pomyślał. Może tak siedzieć bardzo długo, starzy ludzie malarnie sypiają. Może czuwają, pełnią straż, ale kogo się obawiają? Myślał o tym, zapadając w sen. Śniło mu się, że jest w Disney Worldzie. Prowadził śnieżno-białą furgonetkę z wymalowanym na boku czerwonym krzyżem. Obok niego siedział Gage, lecz we śnie Gage miał co najmniej 10 lat. Na tablicy rozdzielczej furgonetki przycupnął Church, przyglądając się Louisowi jaskrawo zielonymi oczami. Na głównej ulicy obok dworca kolejowego z końca zeszłego wieku myszka Miki ściskała dłonie niezgromadzonych wokół niej dzieci. Jej wielkie, białe rękawice połykały kolejne, malutkie, ufne rączki. Przez następne dwa tygodnie cała rodzina pracowała jak szalona. Louis powoli przywykał do nowej posady – czy przywyknie do niej, gdy cały kampus zaleje fala dziesięciu tysięcy studentów, wielu z nich uzależnionych od alkoholu bądź narkotyków, cierpiących na choroby weneryczne, niespokojnych o swe stopnie, dręczonych przez depresję i tęsknotę za domem, a do tego jeszcze kilkunastu, głównie dziewczęta, chorych na anoreksję, to już inna sprawa. Podczas gdy Louis oswajał się ze swoją pracą szefa uniwersyteckiego ośrodka zdrowia, Rachel oswajała się z domem. I w trakcie oswajania zaszło coś, na co Louis niemal nie śmiał liczyć. Pokochała to miejsce. Gage Mężnie znosił stłuczenia i upadki związane z poznawaniem nowego otoczenia. Przez jakiś czas jego rozkład dnia i nocy wyraźnie się zaburzył, lecz w połowie drugiego tygodnia w Ludlow malec znów zaczął normalnie sypiać. Tylko Eli, przed którą roztaczała się perspektywa rozpoczęcia nauki w przedszkolu, w zupełnie nowym miejscu cały czas wydawała się przesadnie podniecona i skłonna do gwałtownych reakcji, histerycznych ichotów, głębokiego przygnębienia bądź nagłych ataków furii. Wszystko to przypominało niemal menopauzę. Rachel twierdziła, że jej przejdzie, gdy przekona się na własne oczy, iż szkoła nie jest straszliwym czerwonym diabłem, za którego ją uważała. Louis przypuszczał, iż żona ma rację. Przez większość czasu jednak Eli była taka jak zawsze kochana. Wieczorne picie piwa z Jodem Karandalem stało się już niemal tradycją. Mniej więcej wtedy, gdy Gage znów zaczął przesypiać noce, Louis pierwszy raz przyniósł sześciopak. Potem powtarzał to co drugi, trzeci wieczór. Poznał też Normę Krandal, uroczą kobietę cierpiącą na ostry artretyzm, paskudny artretyzm niszczący tak wiele radości życia w poza tym zdrowych, starych ludziach. Jednakże Norma dobrze podchodziła do swej choroby. Nie poddawała się bólowi, nigdy nie wywiesi białej flagi. Ból może ją pokonać, jeśli zdoła. Louis sądził, że czeka ją od pięciu do siedmiu produktywnych lat, choć zapewnie nie będzie czuła się najlepiej. Całkowicie wbrew swoim niezłomnym zasadom zbadał ją, gdyż sam tego chciał. Przejrzał recepty jej lekarza i odkrył, że są dokładnie takie, jakie powinny. Z uczuciem zawodu stwierdził, że w żaden sposób nie może jej pomóc. Doktor Weybridge, który opiekował się normą Krandal, miał wszystko pod kontrolą. Nic więcej nie dało się zrobić, o ile nie dojdzie do gwałtownego przyłomu możliwego, lecz bardzo mało prawdopodobnego. Człowiek uczy się to akceptować. W przeciwnym razie prędzej czy później wylądowałby w pokoju bez kulamek, skąd pisałby do rodziny listy kredkami świecowymi. Rachel także ją polubiła. Ostatecznie przypieczętowały przyjaźń, wymieniając przepisy, tak jak chłopcy wymieniają się kartami baseballowymi. Domową szarlotkę Normy w zamian za astrogonowa Rachel. Norma natychmiast poczuła sympatię do obojga dzieci kridów, zwłaszcza do Eli, która jak mówiła wyrośnie na staroświecką piękność. Tej nocy Louis powiedział Rachel w łóżku, że przynajmniej Norma nie zapowiedziała, iż z ich córki będzie kiedyś prawdziwy słodki szop. Rachel przyjęła te słowa tak gwałtownym śmiechem, że aż puściła bąka, po czym wybuch radości obojga obudził śpiącego w sąsiednim pokoju Gage'a. W końcu nadszedł pierwszy dzień przedszkola. Louis, który praktycznie doprowadził już do ładu całe ambulatorium i sprzęt medyczny ośrodka – poza tym przychodnia była obecnie zupełnie pusta, ostatnia pacjentka, letnia studentka, która złamała nogę na schodach, została zwolniona tydzień wcześniej – wziął sobie wolne. Stał na trawniku obok Rachel z gage'em w ramionach, patrząc, jak wielki, żółty autobus skręca z głównej drogi i przystaje z łoskotem przez ich domem. Drzwi z przodu rozsunęły się. Wrześniowe powietrze przyniosło z sobą piski i śmiechy wielu dzieci. Eli posłała rodzicom przez ramię dziwne, bezbronne spojrzenie, jakby mówiła, że jest jeszcze czas, by zapobiec nieuniknionemu. Być może to, co dojrzała w ich twarzach, przekonało ją, iż czas ów minął i musi poddać się temu, co nastąpi. Tak jak Norma Krandal musi poddać się rozwojowi swego artretyzmu. Dziewczynka odwróciła się i wdrapała po stopniach autobusu. Drzwi z przypominającym oddech smoka sykiem zamknęły się za nią. Autobus odjechał. Rachel wybuchnęła płaczem. — Na miłość boską nie płacz — rzucił Louis. On sam jakoś się trzymał, choć trzeba przyznać, był bliski łez. — To tylko pół dnia — dnia jest już dostatecznie okropne, odparła ostro Rachel i zaczęła płakać jeszcze głośniej. Louis przytulił ją. Gage objął szyję obojga rodziców. Zazwyczaj, gdy Rachel płakała, on płakał także, ale nie tym razem. Ma nas tylko dla siebie, pomyślał Louis i doskonale o tym wie. Pełni lęku czekali na powrót Eli, pijąc za dużo kawy i zastanawiając się, jak jej idzie. Louis poszedł do pokoju na tyła, który miał stać się jego gabinetem, i zaczął krążyć bez celu, przekładając papier z jednego miejsca na miejsce i nie robiąc nic sensownego. Rachel absurdalnie wcześnie zaczęła przygotowywać lunch. Gdy za kwadrans dziesiąta zadzwonił telefon, pobiegła ku niemu i zdyszana podniosła słuchawkę, nim zdążył zadzwonić powtórnie. Louis stanął w drzwiach pomiędzy gabinetem i kuchnią, pewien, że to nauczycielka Eli, która zaraz powie, iż uznała, że Eli się nie nadaje, że żołądek edukacji publicznej. Uznał ją za niestrawną i postanowił wydalić. W istocie jednak była to Norma Crandall, która dzwoniłaby powiedzieć, że Jud zebrał ostatnie kolby kukurydzy jeśli chcą, mogą wziąć sobie tuzin. Louis poszedł do nich z torbą na zakupy i zrugał Juda za to, że tamten nie pozwolił mu sobie pomóc. Większość z nich i tak jest już gównowarta, Odparł Jud. Oszczędź sobie takiego języka. Upomniała go Norma, która weszła na werandę dźwigając kubki z mrożoną herbatą na starej reklamowej tacy Coca-Coli. Przepraszam, kochana. Wcale nie jest mu przykro. — oznajmiła Norma i mrugnęła do Louisa. — Widziałem, jak Ellie wsiadała do autobusu. — Ród zapalił Chesterfielda. — Nic jej nie będzie — dodała Norma. — Prawie zawsze dobrze to znoszą. — Prawie — pomyślał ponuro Louis. Ale Eli rzeczywiście nic nie było. Wróciła do domu w południe rozpromieniona i uśmiechnięta. Jej błękitna sukienka na specjalne okazje wydawała się wdzięcznie wokół pokrytych strupami łydek. Na kolanie pojawiło się świeże zdrapianie nieznanego pochodzenia. W dłoni ściskała obrazek przedstawiający dwoje dzieci, czy może dwie chodzące beczki. Jeden but miała rozwiązany, a z włosów zniknęła wstążka. Już od progu krzyczała: Śpiewaliśmy starego McDonalda. Mamusiu, tatusiu, śpiewaliśmy starego McDonalda, tak samo jak w szkole na Carstel Street. Rachel obejrzała się na Louisa siedzącego z gage'em na kolanach. Maluch niemal już zasnął. W spojrzeniu Rachel krył się pewien smutek, i choć szybko odwróciła wzrok, Louis przez chwilę poczuł ukłucie paniki. Naprawdę się zestarzejemy pomyślał. To prawda. Nikt nie zrobi dla nas wyjątku. Eli już zaczyna. I my także. Eli podbiegła do niego, próbując jednocześnie pokazać mu obrazek, nowe zadrapanie, opowiedzieć o starym McDonaldzie i pani Bermień. Church kręcił się między jej nogami, mrucząc donośnie. Jakimś cudem dziewczynka ani razu się o niego nie potknęła. — Ciii! — rzekł Louise i pocałował ją. Gage zasnął, nie zważając na podniecenie rodziny. — Pozwól, że najpierw położę go do łóżeczka, potem wszystko mi opowiesz. Zaniósł Gage'a na górę. Wędrując wśród ukośnych, gorących promieni wrześniowego słońca, i gdy dotarł na podes, ogarnęło go takie uczucie grozy i ciemności, że zamarł bez ruchu i rozejrzał się ze zdumieniem, zastanawiając się, co go naszło. Mocniej przytulił dziecko, niemal przyciskając je do siebie, i Gage poruszył się niespokojnie. Na ramionach ulica wystąpiła wyraźnie gęsia skórka. Co się stało? Zastanawiał się, oszumiony i przerażony. Serce waliło mu jak młotem, skóra na głowie jakby się ściągnęła. Zdawała się zbyt mała, by objąć całą czaszkę. Czuł gwałtowny napływ adrenaliny. Wiedział, że w przypadkach przyjmującego strachu ludzkie oczy naprawdę wychodzą z orbit. Nie tylko się rozszerzają, ale dosłownie wybałuszają z powodu gwałtownego wzrostu ciśnienia krwi i nacisku płynu mózgowo-rdzeniowego. Co to diabła? Czy to duchy? Chryste, naprawdę czuję się, jakby coś otarło się o mnie w tym przejściu. Coś, co niemal zobaczyłem. Na dole siatkowe drzwi zasnęły głośno, uderzając o framugę. Louis Crick podskoczył, prawie krzyknął, po czym wybuchnął śmiechem. To tylko jedna z psychologicznych zimnych dziur, przez które czasem przechodzą ludzie. Nic poza tym, chwilowe zawirowanie. Zdarza się i tyle. Co takiego powiedział Scrooge do ducha Jakuba Marleja? Możesz być po prostu cząsteczką niedogotowanego kartofla, bardziej mi wyglądasz na kawałek mięsa od kości niż na kościotrupa. Opis ten mógł być trafniejszy, zarówno w sensie fizjologii, jak i psychologii. Niż wydawało się Karolowi Dickensowi. Duchy nie istniały, przynajmniej według Louisa. W trakcie swej kariery zawodowej stwierdził śmierć dwóch tuzinów ludzi i ani razu nie poczuł, jak uchodzi z nich dusza. Zaniósł Gejja do pokoju i położył w kołysce. Jednak gdy okrywał synka kocem, poczuł na plecach nagły dresz i przypomniał sobie sklep wuja Karla. Nie było w nim nowych samochodów, telewizorów z modnymi gadżetami ani zmywarek o szklanych drzwiczkach, pozwalających obserwować magiczny proces mycia. Jedynie trumny z podniesionymi wiekami, każda oświetlona starannie osłoniętą lampką. Brat jego matki był przedsiębiorcą pogrzebowym. Dobry Boże, skąd te ponure myśli? Daj spokój, otrząśnij się. Ucałował syna i szedł na dół, by wysłuchać opowieści Eli o pierwszym dniu w dorosłej szkole.